Nie, nie mogę. Nie mogę zombiakiem. Czekajcie. Mam klucz do tej bramy. Nie hałasujcie teraz. Spokojnie, spokojnie. Ale to są zwykłe. Gościa, ja to dziecko mam eskortować, a nie zabić. Czysto. Miałeś rację co do tego miejsca. No nie mogłem. Gra no to nie pozwala. Stereoklikacz. Ja nie mam taśmy na ostrze, okej. Nie, bomby już nie mam. Miałem jedną i mam jednego mołotowa jeszcze, bo wcześniej sobie zrobiłem dwa. Okej, tam jest zwykły zombiek, jeszcze jeden. Uch. Dobra, tymi zwykłymi się mogę łatwo zająć. Ale ten klikacz tam się niebezpiecznie blisko. Nie tak to chciałem rozegrać. Właśnie ta snajperka nie zabija klikacze na strzała i to jest minus. Okej, chłopaki, dajcie mi broń. Pomogę wam wystrzelić. Zamknij się, zamknij! Cegła się przyda. Niby kuchnia, nic w niej pożytecznego nie ma. O, kolejny nieśmiertelnik. Ale ja nawet nie wiem, czy mam iść w tą stronę. Tą. A, w tą się nie da iść, okej. No dobra, to lecimy tu. Daj cegłę jak chce broń. No bałem się, że cegłą się nie obroni.
Tam jest jeden. Te klikacze są strasznym problemem. I tak muszę tu iść. Cegły, butelki. No ale szkoda bomby na jednego klikacza. Już lepiej sobie nóż zrobić. No i ten mnie nagle raz patrzy i tyle. Aha. Czy ten dostał shotguna w tułów i też się poskładał? Okej, chłopaki, dajcie mi broń. Pomogę wam wystrzelać tych pojebańców. Zamknij się, zamknij! O, on się uparł z klikaczem. Teraz się można tu znowu rozejrzeć. Tu jest w ogóle
Butla z gazem. Zablokowane od środka. Chyba od zewnątrz. A może tędy? Co? Drzwiami dla psa? Joel, ty zdecyduj. No, ona się może... Wiesz co, po prostu frywolny golem w głowę jest trudniej wycelować niż w tułów, a z bliska... A jeśli chodzi o shotguna... W środku domu jest więcej klikaczy. To nie trzeba trafić w głowę. O cholera. Nie zauważyli nas. Nie wychylajcie się. Ostrożnie. Teraz ta bomba się może przydać. A jest ich więcej? Dobra, robimy kabum. I ty tak serio? Dobra, nie spodziewałem się, że jeszcze jeden wyskoczy. Jak daleko jeszcze, Bill? Zaraz będziemy na miejscu. Musimy się spieszyć. Wpadamy. Here is a new challenger! Okej, rozumiem. To, że to opancerzenie, to łatwo zauważyć. To może tu też trzeba jednym strzałem w ciało z tego myśliwskiego. O tym nie pomyślałem. Wejdziemy na tego kamperę i wejdziemy na drugą stronę. Szybko, szybko. Dobra, kamperem się zajmę za chwilę. A bo tu jest zablokowany. Kto ją tu zostawił? Masz przyjaciół w mieście? Nie, ale chyba wiem, kto się tu może kręcić. Szkoła jest po drugiej stronie domu. Chodźmy do środka. Chodź, Eli. Okay. Joel! Tak?
Dobra, tu idzie wejść do góry. Idzie wejść do góry, to zazwyczaj po coś. Serio, do shotguna mogę mieć tylko 10 ammo na raz? Wziąłem ten alkohol z szuflady. Nie zawsze mogę wziąć, wiesz, bo jak mam dużo HP, to nie mogę wziąć jedzenia. 4 października, już wiadomo, szkoła zamknięta do odwołania, czyli zaraza do czegoś się w sumie przydała. Nie ma szkoły, nie ma prac domowych, całkiem spoko. Co zrobić z tym czasem wolnym? 5 października, mama i tata się kłócą. Krzyczeli na siebie i szeptali równocześnie, nie wiem jak tego dokonali. Wygląda na to, że mama chce, żebyśmy wyjechali do jej siostry, ale tata uważa, że jest tutaj bezpieczniej, że zaraza nie dotrze do naszego miasta. 6 października. Tata ochrzanił mnie za słuchanie radia. Powiedział, że wygadują tam same bzdury. Mama się z nim zgodziła i zrobiła dzielną minę, ale widziałem, że się boi. Boję się bali. 7 października. Tata miał chyba wyrzuty sumienia za wczoraj. Gadżet spał w moim łóżku, ale tata nic nie powiedział. Wszedł, pogłaskał go, westchnął i wyszedł. Nigdy go takiego nie widziałem. 10 października. Wczoraj tata pocieszał mamę. Ciocia Karen nie żyje. Coś takiego przynajmniej usłyszałem. W śniadaniu wszyscy byli cicho, jakby nic się nie stało. Też się dzieje. 12 października. Jezu, ale to długi. Wpadł do nas oficer Jones i porozmawiał z tatą. Bardziej poszeptał z tatą. Dużo tego szeptania ostatnio. Później tata powiedział, że musimy opuścić miasteczko. Że mamy pojechać do nowego domu i że wojsko nas ochroni. Mogę ze sobą zabrać tylko jedną torbę. Mama nic, tylko siedział. 16 października. Nie możemy zabierać zwierzaków tam, gdzie jedziemy. Pojechaliśmy z gadżetem na obrzeża miasteczka. Zdjąłem mu obroże i puściłem wolno. W drodze powrotnej tata mnie uspokajał, że nic gadżetowi nie będzie. Jego miejsce jest na wolności. Jasne. 17 października. Już czas. Tata mówi, że wrócimy zanim się obejrze. Co za bzdury. Nie zgubiłem tego dziecka. Siema cikła, siema. O i w sumie przegapiłem followka, ale brzydki burak, dzięki wielkie za followka, bardzo mi miło. Alertu nie słyszałem, więc jeśli jeszcze jesteś, to witam serdecznie. Hej, masz chwilę? Nie teraz, Eli. Okej. Oko giereczka, muszę przyznać. O, i nóż, mam nóż. Pomóż mi z tą bramą. A więcej strzał nie mogę i tak mieć.